tvpodkarpacie.pl. Galeria Sanok funkcjonuje już ponad 3 miesiące. Jak największe centrum handlowe w mieście oceniają mieszkańcy powiatu oraz turyści? Zapraszamy do obejrzenia sondy. Jestem bardzo, bardzo pozytywnie nastawiona, tak? No przyjemnie, przyjemnie, tak ekskluzywnie, czysto, przejrzyście, także widzę, że młodzież, dla młodzieży jest to no takie, taka przystań, można powiedzieć. Nie, bardzo, bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Galeria mi się bardzo podoba, chociaż mogłoby być więcej trochę sklepów takich, co na przykład z miasta nie musieli przenosić tych Hausa albo Kropa, tylko mogli dać po prostu jakieś nowe, co w Sanoku jeszcze takich nie ma. W porządku, chociaż tutaj jeszcze no, nie jest to tak rozwinięte jak w Rzeszowie, co prawda, ale myślę, że jeśli chodzi o takie miasto jak Sanok, to myślę, że to jest przydatne i fajnie jest zgromadzone wszystko w jednym miejscu. Nie trzeba chodzić po Sanoku po prostu, po sklepach, tracić czasu, tylko mamy wszystko tutaj na miejscu. Bardzo jest fajna tam ta księgarnia. Bardzo, bardzo ciekawie i tak no, moja córka jest z nią zachwycona. Wygląda bardzo ładnie. My jesteśmy pieszo, albo nie możemy sprawdzić, jakie tam parkingi są. Ale mam nadzieję, że jeżeli będziemy w środku, nas galeria nie zawiedzie. Mi się ogólnie podoba. Często tu bywam i raczej bym nic nie zmieniła. Mi się podoba tak, jak jest po prostu. Dobrze, że coś takiego zrobili, bo tutaj jeszcze takiego nie ma. Myślę, że inwestycja jest dobra. Przede wszystkim, że nie trzeba tutaj faktycznie po mieście chodzić i w jakiś sposób zakupy robić. Także w jednym miejscu parę sklepów, które tak naprawdę są tutaj na mieście, ale myślę, że faktycznie w jakiś sposób pomaga ludziom. Wydaje mi się, że jest nawet dużo sklepów, jak na Sanok. Chociaż mogłyby być jeszcze inne sklepy po handlem, tylko nie wiem, czy to nie zależy po prostu od wielkości miasta, prawda? Im większe miasto, tym na pewno lepsze sklepy. No, nie to. A czy często robisz tam zakupy? Tak, często. Kilka razy w tygodniu zawsze coś wypadnie, więc chodzę tam. Myślę, że brakuje takich sklepów jak w Rzeszowie, typu handlem, lub takich bardziej zaawansowanych, typu też Zara. No brakuje tego tutaj, bo faktycznie, bo niektóre rzeczy jeszcze trzeba do Rzeszowa jechać, sportowych brakuje też sklepów, ale mam nadzieję, że w przyszłości jeszcze coś się wybuduje. H&M. Tak, na pewno H&M. Brakuje kilku takich sklepów sportowych, bo jeden sklep sportowy to jest moim zdaniem za mało. Dzisiaj idziemy pierwszy raz do galerii, tak. A z zewnątrz? Z zewnątrz bardzo ładnie wygląda, tylko kurczę parking taki jakiś 2,5 metra i auto nam się nie zmieściło. To było na otwarciu, to były pierwsze początki, jakoś tak zimno. Nie było wrażenia takiego ciepłego. Ciekawego. Ciepłego, tak. Wcześniej byłam w galerii w Przemyślu i w Rzeszowie, to nie to. W zasadzie nie wiem po co i komu to było potrzebne, bo może by bardziej wartało postawić budynek, żeby ludzie mieli gdzie mieszkać. Brak mieszkań jest totalny w Sanoku. Ludzie oczekują po 15-20 lat. A co w tej galerii sanowskiej? Tu przecież nic wielkiego nie ma. Tak wszyscy będą jeździć do Rzeszowa. Zresztą bardziej konkurencyjne ceny tam są. Moim zdaniem nie było to potrzebne. Ceny są jednak wygórowane, jeśli chodzi o nasze zarobki tutaj. Są promocje, zdarzają się. Tak? Wydaje mi się, że w porządku też ceny. Jedynie, co mogę dodać, to dobre tam są bułki cynamonowe. Bardzo polecam, może sobie pani później spróbować. Jedynie co, no to nie ma w szczepie cynamonu, a tak mały szczelu. Ale no, poza tym to wszystko jest dobrze. tvpodkarpacie.pl